Jak hodować owady zapylające? Wykład, część trzecia. To widzicie teraz w przekroju, jak to wygląda, jak pszczółka nazbierała. Tak, to przed chwilą dokładnie ten schemat, który był narysowany. To jest teraz przecięta taka rurka, nazbierany pyłek, jajeczko, mur, pyłek, jajeczko, mur i korek na końcu z prawej strony. Widzicie? Jest zatkany. I teraz kolejna rzecz, tutaj chciałbym wam pokazać. W tym pomógł mi, w powstaniu tych fotografii pomógł mi dzięcioł. Ponieważ pewnego dnia zrobiłem sobie domek, w którym nie było żadnej siatki, więc z lasu, przy którym mieszkam, przyleciał dzięcioł i powyciągał mi te rurki, porozwalał je i się nażarł. Miał gotową stołówkę. Nic lepszego dla dzięcioła, jak przylecieć do waszych domków i najeść się waszymi larwami. Ma gotową stołówkę, a on to wyczuje z daleka. I mnóstwo rurek miałem powyciąganych, rozwalonych, łącznie z tym, że te larwy mi leżały w trawie. W związku z tym pozbierałem to, co się dało i pomyślałem, jak już mam to wszystko rozwalone, no co zrobię zdjęcia. I teraz pokażę wam zdjęcie, jak to było. O, takie jajeczko, w zasadzie jajeczko. No to już jest, ślepy czerw. Malutki ślepy czerw, bez nogi, który żywi się pyłkiem. I jak to po kolei wyglądało? Zobaczcie, fotografowałem codziennie. Mniej więcej tyłeczkiem się trzyma, jest przyczepiony do tego pyłku, a swoimi tymi usteczkami, swoimi tam wyjada ten, tą jamą gębową sobie zjada ten pyłek. Tak, jest coraz większy. Tak, kubkę zrobił u góry, tu słusznie zostało zauważone. Oczywiście tych kubek było znacznie więcej, ale do celów zrobienia fotografii pędzelkiem to, te kubki tam usuwałem, żeby mi na zdjęciu nie wychodziły, tak? Bo jesteś estetą. Tak, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Zobaczcie, coraz większa. Cały czas w dół. Ale dwie są cały czas po samym miejscu. W dół. Nie, to jest jedna, cały czas jest jedna. Tak, i im większa. I smok zjadł cały pyłek. I teraz co robi? Jak zjadł cały pyłek, to się otacza taką nicią jedwabną. Robi kokon. I ta nić jest bieluteńka, taka jak się nią otacza. On sam to wytwarza? Sam. Tak, tak. Sama się otacza i sama się owija w tym kokonie. A jak długo to trwało, wyjadanie tego pyłku? Za chwilę zobaczysz na kolejnych tych. Po czym? Ta nić staje się brązowa. Zmienia barwę na ciemnobrązową. I to już jest gotowy kokon. I coś takiego zimuje całą zimę i wiosną z tego wychodzi młoda pszczółka. I teraz dalej. I teraz zobaczcie, zacząłem fotografować 18 maja. Jak już był czerw, więc moim zdaniem trzeba doliczyć kilka dni od momentu jajeczka do tego etapu, w którym zacząłem fotografować. 21 czerwca wszystkie już były otoczone kokonem. Więc ja tak liczę, że z półtora miesiąca od złożenia jajeczka. Przynajmniej w tych warunkach. Po czym to nie wszystko. Ale to mniej więcej tak wygląda, jak tutaj widzicie na tych zdjęciach. I świetne jest to, że jak ona otacza się tą nicią, robiąc ten kokon, to zawsze te kubki zostają na zewnątrz. Tak, tak robi, żeby wszystko, co takie nie negatywne, zostało na zewnątrz. Tak jak tutaj widać na tej fotografii. I teraz jak otworzycie po paru dniach taki kokon, to widać poczwarkę. I kolejna rzecz związana z biologią tej pszczoły. W momencie, mówiłem wam o tym, że jest czerw, a potem jest poczwarka. Czyli dochodzi do tak zwanej histolizy w trakcie, do przeobrażenia. Co z tym jest związane? Przeobrażenie. Jak ja hodowałem kiedyś motyle,
miałem taki gatunek motyla, że kolega mi powiedział, jak ty nawet przesuniesz terrarium, w którym one, bo to były nocne ćmy, w którym one weszły do ziemi, zakopały się, zrobiły tam, otoczyły się tym swoim kokonem, jak ty nawet przesuniesz, zmienisz kierunki świata tego terrarium, to ci umrą te wszystkie poczwarki. Chodzi o to, że w tym procesie histolizy następuje rozpuszczenie tkanek wszystkich, staje się to taką galaretką z tego czerwiu, po to, żeby przeobrazić się w taką poczwarkę, która zmieni się potem w imago, czyli w dorosłego owada. W związku z tym kolejna rzecz, zróbcie domek jaki chcecie, ale taki, żeby on nie był na przykład w miejscu, w którym gracie w piłkę. Bo przypadkowo uderzycie piłką w czerwcu, lipcu w ten domek, wtedy, kiedy jest proces histolizy. No i po prostu w sposób naturalny te owady umrą. Bo się zakłóci ten moment tego, w tym momencie przeobrażenia. Więc żadnych wstrząsów. To musi być stabilne do jesieni. Do jesieni nie ruszamy. Jak zrobiliśmy wiosną, tak, do jesieni tego nie tykamy i nie ruszamy. Bo możemy trafić na ten moment histolizy i po ptokach. Nie wyjdzie wam nic wtedy. Pszczołki są już jako imago w tych swoich kokonach. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli ta pszczółka mi w maju złożyła to jajeczko, i czerw zjada ten pyłek, to mamy tak, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. 12 miesięcy siedzi w rurce. I tak długo musi w jelitach tą kubkę trzymać. Nie ma się co dziwić. Nie ma się co dziwić, że jak wychodzi, to zwieracze puszczają od razu pierwsza rzecz, tak? Ale 12 miesięcy. A postać dorosła wychodzi kwiecień, tak? I żyje do tego czerwca, do lipca. Czyli większość siedzi w rurce. Większość siedzi w rurce, oczywiście. Bo jak wam wyjdzie w kwiecień, maj, czerwiec, 3 miesiące żyje mniej więcej, dorosła pszczoła. 9 miesięcy. 3-12. Nie, ale ja mówię, że nie, tego nie możecie dodawać. Bo dorosła pszczoła złożyła jajeczko w maju. A żyje jeszcze sobie do... Jeszcze sobie hula. Tak, jeszcze sobie, tak. Po czym przychodzi wiosna? Przychodzi wiosna, zaczyna słoneczko świecić. I to jest też między innymi zdjęcie, na podstawie którego można rozpoznać, czym różni się pszczoła miodna od tych pszczół dzikich, od murarki między innymi, jak wam wleci do domu i będzie siedzieć na oknie albo gdzieś. Zobaczcie, jaki ma ryjek, że tak powiem. Jaki ma aparat gębowy. Jeżeli to jest języczek taki prosto zakończony, to znaczy, że to jest pszczoła miodna, bo ona wybiera nektar. A jeżeli zobaczycie szczęki takie jak tutaj, to znaczy, że możecie ją wziąć spokojnie w ręce i wynieść na zewnątrz. Bo to jest właśnie, tym się charakteryzują, bo one muszą po pierwsze przegryźć ten kokon na wiosnę, po drugie przegryźć jeden mur, i wszystkie mury po drodze, żeby wyjść na zewnątrz. Więc ona musi mieć te szczeny potężne i silne w stosunku do całego ciała, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Ale jest ciepło, słoneczko wychodzi, pierwsze kwiatki się pojawiają, jest cudownie, pszczółka wychodzi i wychodzą jako pierwsze samce. I teraz wam pokażę kolejny filmik, jak widać, jak samce się wygryzają z kokonu. Jak wyciągnie się
z rurek. Pokażę wam za chwilę, jak wyciąga się z trzcinowych rurek takie kokony. I jeżeli mamy gdzieś je w jakimś pudełku i tak dalej, przychodzi wiosna, widzimy, że już pszczółki zaczynają wylatywać, i wtedy możemy sobie pudełko z takimi kokonami otworzyć na słońcu. One wtedy poczują ciepło. I wtedy sami możecie obserwować to, jak one się wygryzają. I zobaczcie, jak one to robią. Dźwięk jest taki, jakby chrupki jeść. Taki też muszą być połowy. Jeszcze raz wam to pokażę. Ale ich oprościłeś, bo nie muszą tych ścianek rozwalać. Tak, tak. No więc tak to mniej więcej wygląda. Wychodzą jako pierwsze samce. I pszczółka robi coś takiego, że jak składa jajeczka, to robi tak, że jako pierwsze składa jajeczka, z których... Jako pierwsze składa jajeczka misiu. Jajeczka. Może jakieś słowo, które, na które reaguje ten pies. Tak. Pszczoła w ten sposób robi w tej rurce, że wchodzi i składa jako pierwsze jajeczka, z których wyjdą samice. Pierwsze jajeczka to są samice. Im bliżej wyjścia, to są samce. I te komórki wtedy są znacznie mniejsze, bo samice są większe i mają znacznie większe te komórki. Za chwilę to też wszystko zobaczycie. Ale jaka to jest genialność przyrody? Po pierwsze, samce wychodzą mniej więcej tydzień lub dwa tygodnie wcześniej niż samice. Wygryzają się, wychodzą wtedy, kiedy dopiero zaczyna się wiosna. W związku z tym różnie bywa. Czasami, wiecie, jak w maju jest. Po tych dwóch tygodniach czasami załamania pogody wiosennej przeżywają tylko najsilniejsze osobniki. To jest dobór naturalny, tak? Druga rzecz, jeżeli w naturze jest tak, że przyjdzie dzięcioł albo ktoś inny, albo pasożyty, które przebiją wejście do tej rurki i złożą tam swoje jajeczka, to spasożytują najpierw samce, a nie samice. A ilość tych samców, które tam będzie, wystarczy do tego, żeby zapłodnić samicę. W związku z tym w tym doborze naturalnym obrywają po głowie najpierw samce. I samce są najpierw narażone na pasożyty od zewnątrz i czy na przykład ptaki, na dzięcioły, czy jakieś inne zwierzątka, które chcą się dostać do nich. Samce rozpoznajemy po tym, że mają białe włoski na czole. To za chwilę zobaczycie. Po tych dwóch tygodniach zaczynają wychodzić samice. Jak samica wychodzi z rurki, to natychmiast dochodzi do kopulacji. Samce pilnują rurek, są po prostu jak wariaty, siedzą tam i czyhają, czekają po prostu. Najedzone, bo... Samice na godniaka. Tak. Dochodzi do kopulacji. Zwróćcie uwagę, samica jest znacznie większa, samiec ma białe włoski na czole. Widzicie to? Tutaj tu świetnie widać na tej ilustracji. I teraz będzie kolejny filmik. Tak, to już wiecie, co będzie na tym filmiku, nie? To na palcu moim. Po kopulacji samce... Giną. Nie giną. Żyją sobie po prostu gdzie chcą.
latają sobie z kwiatka na kwiatek i żyją tak długo, aż ich może nie dzięcioł, ale na przykład sikorka ich nie zje, albo coś im się złego nie stanie, ale dosyć długo widywałem samce, potem w okolicy, jeszcze na drzewach, dalej latają, ale to już dla własnego relaksu i dla własnego dobrego samopoczucia, żeby się najeść czegoś dobrego, to latają sobie wtedy z kwiatka na kwiatek, bo już dalej jakby nie są do niczego potrzebne. I już w okolicy tego waszego domku, tego waszego ulika, czy w okolicach tych rurek, ich nie spotkacie. One już potem prowadzą takie życie bardzo wyluzowane, bardzo filozoficzne już wtedy, nie mają żadnych obowiązków i też nie są też pod wpływem hormonów, które ich wcześniej bardzo nakręcały. W związku z tym mogą już zająć się literaturą, sztuką i filozofią. Tak, plewieniem ogrodu na przykład. No i zapylaniem oczywiście. Po wyjściu mniej więcej to wygląda tak jak na tej ilustracji. To znaczy przegryzają ten swój kokon, po czym wgryzają się do sąsiada i tam albo pomagają temu sąsiadowi, żeby wyszedł na zewnątrz, a jeżeli sąsiad niestety umarł po drodze albo coś się stało, to starają się przedostać. I różne są sytuacje, różne, bo i tutaj właśnie kolejna rzecz niezwykle ważna, jeżeli będziecie mieli długie rurki i nie będą opróżniane, oczyszczane, to czasami jest tak, że umrze larwa jeszcze jak była malutka i zostanie tam z 1,5 centymetra pyłku, który zdołał stwardnieć bardzo mocno przez zimę. I czasami pszczółki z tyłu nie są w stanie przebić się przez tą dużą ilość pyłku po drodze czy jakichś różnych dziwnych sytuacji, które tam nastąpiły. I umierają w tych rurkach. Więc kolejny powód do tego, żeby zrobić więcej krótkich rurek, jeżeli ich nie otwieramy i nie czyścimy, niż długie rury. Film został zrealizowany na zlecenie Stowarzyszenia Passio Creatio z Bielska-Białej. Wykład i warsztaty przeprowadził dr Jacek Proszyk, który jest też autorem filmów i fotografii wykorzystanych podczas wykładu i warsztatów. Stowarzyszenie Passio Creatio i wykładowca zezwalają, by film pokazywać i rozpowszechniać w miejscach publicznych i na warsztatach budowy domków dla owadów zapylających wyłącznie nieodpłatnie. A pod filmem znajduje się numer konta stowarzyszenia do dobrowolnych wpłat na cele statutowe. Nagranie zrealizowano w pięknych okolicznościach ośrodka Jasienica 10 koło Bielska-Białej, któremu stowarzyszenie dziękuje za gościnę. Ośrodek Jasienica 10 to miejsce rozwoju terapeutycznego, sportowego, prowadzącego wiele warsztatów dla dzieci i dorosłych, w tym szkołę carvingu. W naszym filmie nie narzucamy gotowych rozwiązań, tylko dajemy narzędzia do tego, by każdy je użył do swoich indywidualnych warunków i przez to osiągnął sukces w hodowli zdrowych pszczół. Podobnie broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny PWS Konstanta pozwala na pełną indywidualizację działań nastawionych na rozwiązanie problemu zgodnie z potrzebami klientów. Obecność pszczół to gwarancja stabilności na rynku żywnościowym, a obecność firmy PWS Konstanta, której dziękujemy za wsparcie finansowe, to gwarancja stabilności na rynku ubezpieczeń i reasekuracji. W Bielsku-Białej znajduje się ośrodek edukacji Sokrates, który prowadzi szkołę. Tam m.in. młodzież może uczyć się w technikum weterynaryjnym. Szkoła posiada bardzo dobrze przygotowane zaplecze i bazę dydaktyczną oraz bardzo dobrą kadrę składającą się z lekarzy weterynarii, inżynierów i nauczycieli, którzy doskonale przygotowują uczniów do egzaminu zawodowego oraz matury. Dziękujemy za wsparcie finansowe szkole Sokrates.